Jazda G-klasą w takich warunkach o poranku to istne marzenie. I got a Rolls Royce, cause it's good for my voice. Czy jakoś tak to szło? Zespół T-Rex. Chciałbym opowiedzieć wam trochę o Bentayce. Bentley, czyli Ben, Taiga od Taigi, ewentualnie Bentayga jako skała, która jest na Grand Canary. Bentley miał symbolizować szybkość, to, że ten samochód jest szybki i luksusowy. A Taiga i Bentayga, czyli te skała, to, że jest twardy, niezłomny i potrafi wszędzie wjechać. I muszę przyznać, że Bentleyowi się to udało. Prześwit to 24,5 cm. Napęd na 4 koła z różnego rodzaju ustawieniami pozwalającymi jeździć przez skały, po piachu, błocie, wodzie i tak dalej. W podstawie Bentayga kosztuje około 900 tysięcy złotych, ale w opcjach dodatkowych możecie wydać kolejny milion. Z tym, że za cenę jednego Rollsa można kupić dwa Bentleye. Rolls-Royce Cullinan to najdroższy SUV świata. Pewnie dlatego, że jest też najbardziej luksusowy. Rolls-Royce Cullinan we wszystkim jest najdroższy SUV na świecie. Najnowsze dzieło Rolls-Royce'a. Najnowsza płyta podłogowa jest to również najdłuższy SUV, bo ma 531 cm długości, ponad 5 m 30 cm. To jest niesamowite, że w SUV-ie taką długość, a nie w limuzynie z odstającym bagażnikiem można osiągnąć. Jeżeli na co dzień jeździcie Audi, BMW, Mercedesem, czymś klasy premium i wsiądziecie do Bentleya, nawet do SUV-a Bentayga, poczujecie się jak w zupełnie innym świecie. To jest inny rodzaj luksusu i to jest wyraźnie czuć. Każdy Rolls-Royce konfigurowany jest tylko i wyłącznie na indywidualne zamówienie. Także tu nie ma sztampy, tu nie ma standardu, dlatego też ten samochód nie ma ceny. W katalogu nie podają nawet przyspieszenia od 0 do setki. Ale gdyby co, mam 850 N dostępne od 1600 obrotów na minutę, czyli właściwie przez cały czas. I na pojedynek takich gigantów przyprowadziłem starego Mercedesa? Owszem, nowa G-klasa wygląda niemal identycznie jak jej produkowany od 40 lat poprzednik, ale to kompletnie nowe auto. Do tego stopnia, że oba samochody mają zaledwie 5 wspólnych części. Dosłownie 5. Nowa G-klasa to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych reaktywacji motoryzacyjnych, jaka jest teraz dostępna na rynku. Ze starego modelu czerpie to, co najpiękniejsze, czyli wygląd charakterystyczny, ale do tego wpakowana jest najnowsza technologia. To samochód, który może mieć różne oblicza. Z jednej strony teraz jedę w trybie komfort, jest cichutko, miło, przyjemnie. Ale kiedy chcę coś wyprzedzić, wystarczy, że dodam gazu i budzi się do życia ta V8, podwójnie doładowana. 850 Nm. Ten samochód, mimo tego, że waży 2,5 tony, jest jak wystrzelony z procy. No zresztą ma 4,5 sekundy do 100 km/h.